Pamiętam. A Maciuś, syn jego siostry, Tak. słyszałem, że mieszkał, znaczy bywał czasem na Kozakach, tak? Ja go na Kozakach widziałam jeszcze, jak oni w Łódzce mieszkali. Jak w Łódzce mieszkali, to przychodził Maciuś z mamą i pan Romański przychodzili do kościoła. Tak, pamiętasz, tam siedzieli z przodu ku ołtarza, były takie ławki, z jednej strony Górka siedział z rodziną, a z drugiej Romański siedział. A Romański po której stronie, po prawej czy po lewej? Jak się szło do kościoła, po prawej. Aha. A Górka po lewej. Tak, Maryśka, tak, czy nie? Tak, tak, tak. I ludzie dopiero za nimi, tak? Nie, ludzie sobie naschodzili się już do kościoła. A ludzie mieli swoje ławki. I ludzie mieli wejście inne, bo oni odchodzili od, zdaje się, zachrysty. A czy nie wchodzili normalnie z ludźmi, nie, tak? Nie, tylko oni od zachrysty szli. Sobie szli od zachrysty, bo tam właśnie mieli z przodu przy samym ołtarzu te ławki. Właśnie, nie? Przy samym ołtarzu. Tak, mieli. I uczestniczyli normalnie w mszy? Normalnie. Przyjeżdżali z tymi breczkami, przywieźli ich. Górka zawsze w białym takim grubym ubraniem. Miał takie z grubego płótna, panie, takie białe. Z grubego płótna. Tak dziedziec był, a z grubego Ale to płótna. Fajne było, bo to było wybielone, takie białe. Lniane. Bardzo fajnie. Bo Romański się normalnie ubierał. Romański taki. No i ta siostra. W butach chodził, w swych oficerkach zawsze. No. A siostra bez męża przyjeżdża? Siostra bez męża, bo oni się rozeszli. Ona miała gdzieś w Polsce, gdzie to ja nie wiem, miała męża, ale ten mąż prawdopodobnie hulaka był i lubił sobie wypić. I oni się rozeszli. Także ona tego Maciusia sama wychowywała. I z tym bratem. No, z Romańskim. Z Romańskim. Ja tam w majątku mieszkali tam. No. O, to były dobre dziedzice. To tam nie można powiedzieć. No ale nieraz też tam. Za swoje, nieraz do lasu, nie, też nie można było. Nie można było wejść, żeby tam. Ale do czyjego lasu? No do jego, do pańskiego. Był no, gajowy. Pobryżnek, jak to nazywało się. No, to pilnował i nie wpuszczał. Nie można, nawet nie można było gałęzie pójść pozbierać jakieś, a nie tam drzewa. Trawy nazbierać. A trawy nie można było nazbierać. Gajowy pilnował.